Witamy w nowym zestawieniu najlepszych strzałów. Tutaj każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego, a może nawet zobaczy swoją własną powtórkę. Zaczynamy! Zza domu wystawała niewielka część wieży T-28 prototypa, ale ten kawałeczek wystarczy, żeby posłać w niego pocisk. Na 9. miejsce z maksymalną prędkością wjeżdża Panzerkampfwagen 4. Przeciwnik w T-67 próbuje wykryć jak najwięcej wrogów i nieostrożnie wysuwa się na otwarty teren, skąd będą już go musieli odholować na remont generalny. A kto się nam tutaj chowa? To gracz Kon Lorat w M12. Na celowniku znajdował się obiekt 705, ale przesyłkę odebrał mniej opancerzony przeciwnik, którego załoga na pewno nie spodziewała się takiej niespodzianki podczas pikniku nad rzeką. Armata brytyjskiego niszczyciela 10 poziomu idealnie pasuje na mapę Lakeville, a szczególnie do bronienia pierwszej i drugiej linii, gdzie gracze często zbierają się w duże zgrupowania. Tym razem pociskiem burzącym oberwało dwóch naraz. Na 6. miejscu melduje się czołgista lubujący się w zwrotnych pojazdach. Mobilność niemieckiego czołgu lekkiego uratowała go przed pociskiem, ale jego sojusznika już nie. Nasz bohater dostał przebicie od Cromwella, który potem schował się za górą. Czegoś takiego nie wolno odpuścić, a akurat swój kadłub nadstawił Sherman. Rykoszet od celu trafił prosto w Cromwella i na dobre wyjaśnił starcie. Czwarte miejsce przypada kolejnemu miłośnikowi rzadkiego, ale skutecznego strzelania. Pierwsze 1900 punktów uszkodzeń powoduje wybuch amunicji i wystrzelenie wieży. Ale to dopiero początek i pierwszy z interesujących nas momentów. Drugi strzał zdmuchnął 1950 punktów wytrzymałości czołgowi, który postanowił następnie podjechać w to samo miejsce. Pierwszą trójkę znów otwiera artyleria. Jeśli nie oglądaliście odcinka numer 41, to potem koniecznie nadróbcie zaległości. Niczym zapędzona w pułapkę zwierzyna. Trzy zdezorientowane pojazdy zbiły się w gromadę i dostały grupowy bilet do garażu. Epickie zniszczenie. Tak autor powtórki opisał ten moment bitwy. Pocisk przeleciał idealnie pod wagonem i trafił w Su-101, który zdążył już zniknąć z pola widzenia. Pierwsze miejsce tym razem zgarnia T-92. W sytuacji, gdy przeciwnik przejmuje twoją bazę, a sojusznicy nie kwapią się do wykrycia wroga, bierze się sprawę w swoje ręce i ryzykuje. Pierwszy strzał od razu załatwił T-54 i wyzerował licznik przejęcia. Ale baza znowu znalazła się w niebezpieczeństwie, więc trzeba szukać kolejnego celu. Na szczęście wróg nie był zbyt pomysłowy i dlatego Conan Real zdołał go namierzyć. Jeśli wam także udało się coś wyjątkowego, to klikajcie odnośnik w opisie filmu i nadsyłajcie swoje powtórki.
Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał i polubić film. Do zobaczenia!